Dwie minuty zostały do rozpoczęcia ostatniego meczu Włókniarza Głuszycy. Olaf Makowski, Gracjan Janiszewski, Beniamin Mostek, trenerem Mirosław Fur. To Rafał Steciuk, Sebastian Kosior, Artur Baczyński, Szymon. Praktycznie z góry wiadomo było, kto wywalczy komplet punktów. No ale czy tak się stanie, to oczywiście wszystko będzie zależało od sytuacji na boisku. Tutaj na pewno trzeba będzie do samego końca walczyć o punkty, o to, by udokumentować swoją wyższość. Świetna akcja, pierwsza próba strzału na bramkę i natychmiast gol zdobyty. Obrońcy Włókniarza, który spokojnie przygotowuje się teraz do tego, by zbudować kolejną akcję. Pedro tam już piłkę zostawił do tyłu, Chmielarz przez środek. To zagranie w pole karne na pewno robi się niebezpiecznie. Tomczak jednak łapie piłkę. Ta jest dogrywana już natychmiast gdzieś na 5 metr lub oddawany jest strzał na bramkę. Różnie to wygląda, teraz Chorągiewka w górze będzie, więc pozycja szybko, to prowadzona akcja, okazja do tego, by zaraz zamknąć piłkę w polu karnym ze strzałem. Tam starał się wejść w tą akcję. Krystian Tomczak nie miał tutaj szans zmieniać się nie tylko na pozycjach, ale też i ta dynamika akcji jest bardzo trudna do powstrzymania. Tym razem Fijałkowski sam, Steciuk, bardzo ładna interwencja, rzut wejścia w strefę obronną Zagłębia, piłka została wybita i jeszcze raz szansa dla Włókniarza, no udało się oddać, wyciągnąć coś więcej niż tylko rzut rożny i tam potem zabrakło tego, by konsekwentnie pójść za ciosem, interwencja Steciuka pomogła, natomiast teraz Wiktor Smoczyk sam, raz jeszcze, jak na zawołanie tutaj, tak jakby na przekór temu. Kosior na wysokości pola karnego, obok niego Wojciechowski, a więc dosyć trudny pojedynek. Kosior w pole karne, Pedro blisko tutaj tego pola karnego, piłka wpada po raz. I w tym meczu Zagłębie gra całkiem nieźle, choć popełnia zbyt dużo błędów, szczególnie te indywidualne w kryciu, rozegraniu piłki sprawiają, że później łatwiej jest krycie w obronie. Daje to Włókniarzowi możliwości w ofensywie nieco większe niż przed tym meczem się spodziewano. Kolejna szansa na oddanie strzału na bramkę. Kosior, Tomczak i tylko rzut rożny, choć to kolejny środka. Tym razem trzeba jednak uważać. Fijałkowski nie dał rady tej piłki utrzymać się pod nogą. Gileta, okazja na strzał. Czyżby teraz Michalak z dystansu? Dobrze. Dynamiczną akcją, która dałaby szansę na zdobycie gola. W tej drugiej części spotkania zdecydowanie odważniejsza gra daje możliwości w ofensywie gościom nieco na co pozwalają sobie tym samym na więcej. Tyle też, że otwierają się tutaj bardzo mocno z tyłu i teraz wreszcie doskonałe zagranie prostopadłe. Kosior sam na sam z Tomczakiem pod nogami bramkarza z Wałbrzycha, piłka wpada do bramy, pole karne, szansa na kolejne dośrodkowanie i tym razem tutaj szukali takiej efektownej próby wykończenia. Robi się trochę luźniej, Chmielarz jest, Kosior z prawej strony, piłka prosto padła, Krzyśków przegrywa ten pojedynek, obrońca Zagłębia, ale był faul na Tomczaku, nie ma gola, jest za to przewinienie. Interweniował dwukrotnie Steciuk, takie dwie dobre sytuacje w krótkim odstępie czasu. Jeszcze jedna szansa, Rałek nad poprzeczką, szkoda tym razem tego. Po drugiej stronie boiska przegrywając piłkę w poprzek, tak by ta sytuacja, którą sobie ewentualnie Włókniarz stworzy, miała szansę powodzenia. Rangel, gol! A więc widzieliśmy, że czasami
właśnie ta cierpliwość. Telefon spadkową i dwa mecze, w tym jeden i drugi bardzo trudni rywale. Ta za to teraz okazja na szóstego gola. Piłka jak zaczarowana wpada dosłownie obok słupka. I koniec meczu. Sędzia tutaj już nie przedłuża tej rywalizacji ani chwilę. Mamy spotkanie, w którym... Tutaj już widzimy statystyki z tego meczu. Poza rzutami różnymi.